What the foul? Policja szuka gracza NFL Freda Davisa. Trwają poszukiwania Freda Davisa, byłego gracza NFL, który dopuścił się ataku na swoją byłą dziewczynę kilka dni temu. Była Davisa jadła lunch z przyjacielem, kiedy ten zaszedł ją od tyłu, położył ręce na jej ramionach, odwrócił ją i zapytał mężczyznę: dlaczego z nią jesteś? Ona nawet nie ma tyłka. Jego dziewczyna wyszła na zewnątrz. Davis chwycił za kwiaty z doniczki i rzucił nimi w kobietę. Kobieta wróciła do restauracji, chwyciła za butelkę keczupu i rzuciła się w kierunku mężczyzny. Została jednak powstrzymana. Davis powiedział: dostaniesz w twarz, bo jesteś fałszywa. Twój koleś wygląda jak tani raper. Para jeszcze chwilę sobie posłodziła, po czym Davis odjechał. Policja szuka mężczyzny, który zostanie oskarżony o napaść w miejscu publicznym.